Jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, a więc przed napływem fali uchodźców, w szkole podstawowej nr 13 planowano uruchomić oddziały przygotowawcze dla dzieci obcojęzycznych. Wybuch wojny sprawił, że takie oddziały przygotowano w szkole podstawowej nr 2. Oto czy oddziały w 13 powstaną, a oddziały w 2 będą kontynuowały działalność od września, zapytaliśmy wiceprezydenta Piotra Jóźwiaka. Będziemy kontynuować oddziały przygotowawcze w 2. W szkole podstawowej nr 2. Tam są oddziały na poziomie klas 1-3 i chyba 4-6. Natomiast w 13 będziemy chcieli też wystartować zgodnie z zapowiedzią. Tam nie będzie na tym poziomie na dzisiaj, bo to nie jest żadna deklaracja, bo jeżeli się okaże, że jest tak dużo dzieci, które by przyjechały do Leszna, to może i na tym poziomie też byśmy otwierali, ale przynajmniej na dzisiaj są plany 4, 6 i 7, 8 klasy, bo widzimy, że to się sprawdziło. W szkole działa komisja, która podejmowała decyzję, czy obcojęzyczne dzieci potrzebują dalszego uczestnictwa w klasie przygotowawczej, czy też mogą od przyszłego roku rozpocząć naukę w zwykłych klasach. Jest wiele dzieci, co do których zapadła decyzja, że po tych przecież kilku miesiącach one normalnie mogą wejść w tryb edukacji, więc sprawdziliśmy to, że to się sprawdza i dlatego ja chcę jeszcze w lipcu rozmawiać z dyrektorami szkół, żeby spytać ich, czy w innych szkołach jest możliwość otwarcia takiego oddziału. To musi mieć sens, bo dla 7-6 dzieci, mimo że to ma sens, no nie będziemy tego robić, to już wielokrotnie mówiłem, my oczywiście pomagamy, staramy się, ale to musi mieć jakieś minimalne choćby uzasadnienie ekonomiczne też, choć nie to jest najważniejsze, no ale nie jesteśmy w stanie otworzyć takich oddziałów dla kilku dzieci. Jeżeli będzie około tych 20 osób, które mogły pójść do takiego oddziału, będziemy skłaniać, choć większość dyrektorów jest do tego skłonionych, nakłonionych, żeby takie oddziały powstały także w innych szkołach.